nikt tak nie jest za równością płci jak ja. Nie uważam, żeby jedna, druga, czy trzecia, czy jakakolwiek inna płeć miała mieć lepiej od innej płci. Właśnie w 86 przedszkolach w Polsce wprowadzany jest program Równościowe Przedszkole, który ma obalać stereotypy płciowe i przypisane kobietom i mężczyznom role społeczne. Unia dała na to prawie 1,5 miliona złotych. Chodzi o to, by przedszkolak zrozumiał, że tata może prać nie tylko mamę, ale i bieliznę, a mama nie zawsze musi pić piwo, które tata naważył, ale może także skoczyć na piwo z kumpelami. Autorki programu proponują, żeby chłopcy w przedszkolu odgrywali rolę dziewczynek, przebierając się w spódniczki, peruki, czesali loki. Dziewczynki natomiast w kraciastych koszulach i ogrodniczkach mają się wcielać w rolę ojców rodziny i majsterkować. I w jednym z przedszkoli pani zaproponowała taką zabawę i połowa chłopaków uciekła przerażona do kibla, a druga połowa chciała przedszkolankę zabić. No stereotyp aż furczy. Żeby go obalić, autorki programu chcą, żeby zmieniać płeć bohaterów bajek. I tak Wilczyca spotyka czerwonego kapturka, który idzie do... Oczywiście kapturek jest mężczyzną, który idzie do dziadka transwestyty, a szewczyczka zabija smoczycę. Program ma też i plusy. Największym jest to, że mój syn ze względu na wiek uciekł spod topora tych szalonych kobiet. No bo słuchajcie, można walczyć ze stereotypami, nawet trzeba, ale Książę Śnieżek i Siedem Karlic to dla mnie trochę za dużo. No niedługo ucząc przedszkolaków szacunku do jedzenia, ktoś za grube pieniądze z Unii każe przebierać dzieci za kiełbasę i chować w lodówce.